Maneczko Majstry, chcieliście trochę o innych silnikach niż M54, no to mamy N54. Co tu można wiele o nim powiedzieć? Jest to, no już nie nowy silnik, ale nowsza generacja od N54, potem były N52, bez turbinki, tutaj mamy podwójną turbinkę, trochę więcej mocy, niuta, no i bezpośredni wtrysk. Dzisiaj rzeźbimy, przynajmniej ja rzeźbię, kolektor i ogólnie zaworki, bo są troszkę zagnojone, jak to bywa właśnie w bezpośrednim wtrysku. Mam nadzieję, że tam widać. Tutaj mamy już wstępnie wyczyszczony pierwszy cylinder, ale nie do końca. Wiadomo, na zamkniętych zaworach czyścimy, żeby tam nic nie wpadło. Tak to mniej więcej wygląda. Każdy silnik praktycznie z bezpośrednim wtryskiem ma ten problem, bo ma wtryski nie tam gdzie kiedyś, czyli już są bezpośrednio w głowicy, a nie w dolocie, więc te zawory nie są myte. Można by tu co prawda zastosować jakieś wodorowanie, jakieś inne rzeczy, ale moim zdaniem tu jest za dużo tego gnoju, żeby po prostu liczyć na, no nie wiem, ja jestem sceptykiem, ale jeżeli macie doświadczenie z wodorowaniem, to dajcie znać, jak to działa, czy taki nagar tutaj może nie jest duży, ale wierzcie mi, że po wyskrobaniu jest tutaj dosyć dużo, taka garstka nagaru, węgla, wungla. Także jest tego dużo, moim zdaniem wodorowanie jest lepsze jako bardziej profilaktyka lub bardziej jakaś taka mniej doraźna, bo doraźne ja tu widzę właśnie czyszczenie takimi polepszatorami, czyli najpierw wyskrobujemy sobie na zamkniętych zaworach nagar, odsysam to odkurzaczem, potem namaczamy, czyścimy, tak żeby to było w miarę, być może później coś takiego można zastosować, jakieś czyszczenie do lotu. Co tu można powiedzieć o tym silniku? Ten na dzień dobry akurat egzemplarz już łyka litr na 1000 oleju oczywiście. Jest tu masa plastiku, masa podciśnień, masa wężyków, także być może są lepszej jakiejś tam generacji czy konstrukcji niż te poprzednie w N52, M54, Odmy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Odma jest inaczej rozwiązana, jest wbudowana w pokrywę zaworów niestety, ale jest tu dużo wężyków, podciśnień, dwie turbinki. Żeby się do nich dostać, no to macie dwie możliwości: wyciągnąć silnik lub podwiesić silnik, wyciągnąć cały dół, zawieszenie i tak dalej, żeby się w ogóle do tego dostać. Jest tam zapocenie, na razie nie wiem co z tym robić. Właściciel na razie narzeka na dwie rzeczy, czyli jakieś takie falowanie obrotów czasami, faktycznie jest czasami. No to co odkryłem? Odkryłem to, że po prostu ktoś nalewał olej, no bo dużo żłopie, no i zalał świece, bo świece mają po prostu odsłoniony dostęp. Tam widać chyba dobrze, jest tylko taka aluminiowa otoczka do cewek, ale jak ktoś przeleje oleju, to zaleje świece i będzie wypadał zapłon. No jest to upakowane, wiadomo, jest więcej mocy i tak dalej. No ale już tutaj komplet wtrysków poszedł, no i też ma ten silnik swoje problemiki, także jeżeli na przykład żeby zakręcić silnikiem, musiałem zejść jeszcze na dół, ściągnąć odsłonę, odkręcić tam chłodniczkę, żeby w ogóle wyciągnąć wentylator, także kilkanaście śrubek więcej, czy tam nawet kilkadziesiąt, bo sama osłona to już chyba z 20 śrubek. Żeby zakręcić wałem, żeby zakręcić zaworami, żeby je zamknąć i tak dalej. Także plasticzków, śrubków, pierdołków tutaj jest od cholery. No ale kultura pracy i w ogóle no jakoś to fajnie się zbiera. Inaczej pracuje doładowana benzynka na bezpośrednim wtrysku. Także coś wam pokażę. Thank you.
Także nagar już sobie pomału tam puszcza, trochę to jest zeskrobane, pokażę wam, czym to potem wykańczam, bo tu mam liquid moly do lotów diesla, czyli tam jakieś egiery, ale tu mam taki płyn, który nie jest praktycznie do jakichś takich rzeczy, ale jest to płyn do usuwania uszczelek. Także fajnie usuwa uszczelki. No nie wiem, ktoś tam namodził silikonem. To wam pokażę mniej więcej, jak to fajnie reaguje. Może mi się uda kamerką zrobić jakieś takie ujęcie. Może tak. Teraz może lepiej widać, jak to tam aż wrze. Aż słychać, jak się gotuje ten nagar. Że kilka razy takie zabiegi, ale na początek zalecam właśnie wyskrobanie tego, żeby nie marnować płynów. A później można to już czyścić, wypłukać cicho tam. Wypłukać, odessać i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, są zabiegi typu łupinki orzechów, ale no niestety nie mam takiej maszynki. Ale tak czy siak trzeba ściągnąć kolektor do tego, więc nie ma innej opcji jak po prostu zabawa. Później wiadomo, jakiś zmywacz do hamulców, żeby to spłukać, odessać. Trochę zabawy jest, no ale mamy czas. Tak to mniej więcej działa ten płyn. Dosyć ciekawy. Tak samo właśnie zżera właśnie klej, silikony, takie rzeczy. Także tak jak mówię, tutaj mamy wstępnie zrobiony pierwszy, ale to jeszcze do poprawki, do zmycia. Ale na razie są zawory otwarte, więc tego nie robię. Skrobię sobie dwójkę. Na trójce wam pokazałem, jak ten płyn ogólnie działa. Także ciekawa sprawa. Także zobaczcie numer 3. No tak wszędzie jest ogólnie. To jest aż taka guma praktycznie. Dwójkę już praktycznie też wstępnie wyczyściłem znowu polepszatorkiem do przepustnic. To już jest bardziej taki suchy, też daje radę. Także najpierw po prostu ryjemy to wszystko. Wiadomo, żeby tutaj nie przesadzić z jakimś, nie wiem, uszkodzeniem, no ciężko by tu coś uszkodzić, zawory są bardzo twarde, oby były zamknięte. Później odkurzamy to, później namiękczamy, odsysamy, czyścimy i powinno być ok. Także jak chcecie sami to zrobić, jest to do ogarnięcia, a później profilaktycznie można właśnie stosować różne jakieś takie pianki do lotów, ewentualnie jeździć sobie na jakieś wizyty z wodorowaniem. A więc dolocik wyczyszczony, wygląda to nawet w miarę po tylu kilometrach czy tam milach, bo samochodzik ze Stanów, także na jakiś czas powinno wystarczyć,
a później, tak jak mówię, profilaktycznie można to wszystko ogarniać na bieżąco, żeby nie doprowadzić do takiego gnoju, jak był teraz. Także jeszcze teraz serwisik, olejek i tak dalej, i tak dalej. Jedna rzecz z wielu ogarnięta. Zobaczymy, jaką to ma reakcję na gaz, bo przy odpaleniu to miał, znaczy przy uspokojeniu się, to on miał taką średniową, można powiedzieć, gorszą niż w moim starym M54. Teraz pompki wtórnego będą chodzić. Tam jeszcze nie jest dolot do końca złożony, więc słychać szumienie, ale... Były też takie wibracje trochę, być może będą, być może nie, ale widzę, że szybciej zagadał. No i trochę mniej wibruje. O, teraz panie to gada. Także jest okej.